Piłkarska Polska wciąż jest w ciężkim szoku po tym, co wydarzyło się w sobotnie popołudnie na jednym z piątoligowych stadionów w północnej części kraju podczas meczu Stoczniowiec Gdańsk. KS Sokół Boże Pole Wielkie. Na trybunach pojawiło się kilkudziesięciu zamaskowanych chuliganów, którzy zaatakowali sympatyków gości. Do szpitala trafiło m.in. niepełnosprawne dziecko. Z przytupem rozpoczął się październik w Ekstraklasie. W piątek Beniaminek z Katowic, aż 6-0 rozgromił w Krakowie Puszczę Niepołomice. Na wyjazdowy sukces mieli chrapkę również piłkarze innego zespołu, który wrócił w tym sezonie do elity. Mowa o Lechii Gdańsk, podopieczni Szymona Grabowskiego. Długo zresztą utrzymywali remisowy wynik w Mielcu. Jednak w doliczonym czasie gry drugiej połowy stracili bramkę, a co za tym idzie, także punkt w ligowej tabeli. O ekipie z Pomorza wspominam nieprzypadkowo. Tego samego dnia fani w Trójmieście też mieli pod nosem piłkarskie widowisko. Stoczniowiec na własnym terenie podejmował Sokół Boże Pole Wielkie w ramach rozgrywek na szóstym poziomie rozgrywkowym. Niestety więcej niż o sporcie będziemy mówić w kontekście potyczki, co działo się na trybunach. W okolicach 60 minuty na terenie obiektu wtargnęli zamaskowani pseudokibice, którym zupełnie nie interesowało wspieranie drużyny. Wspomniana grupa pobiła sympatyków gości i to do tego stopnia, że niezbędny był transport dwóch do pobliskiego szpitala. Najbardziej bulwersuje fakt, iż wspomniani mężczyźni nie oszczędzili nawet dzieci. Do placówki medycznej trafił choćby 14-latek. Spostrzegawczy sędzia, widząc co dzieje się na trybunach, błyskawicznie przerwał pojedynek. Piłkarze nie wrócili już później do gry. Na razie ujęto co prawda tylko dwie osoby, ale liczba ta może wzrastać z każdą godziną. Według relacji świadków podczas ataku grupa pseudokibiców była dość liczna. Około 20 chuliganów biegło na stadion i pobiło kibiców Sokoła, w tym osoby starsze, a nawet niepełnosprawne dziecko, napisała w mediach społecznościowych Aleksandra Dulkiewicz, prezydent miasta.